Dziś ze mną w studio Maja Bohosiewicz. Bardzo cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja również, pojawiam się tu z wielką przyjemnością. Spotykamy się tutaj z niecodziennej okazji, bo jesteś prowadzącą program Love Never Lies, który po prostu święci triumfy na polskim Netflixie. O, nie tylko na polskim. No już. Właśnie, dokładnie. Dobrze, że podkreślasz te sukcesy, bo faktycznie mam wrażenie, że to jest taki przełom, jeśli chodzi o polskie reality show. No powiem Ci tak, że ja miałam może nie tyle obawy, co wiedziałam o tym, że biorę udział w programie rozrywkowym. I już w trakcie kręcenia wiedziałam o tym, że to nie będzie mózgotrzep. Chociaż niektórzy do tego tak podchodzą, bo może nazwa tego sugeruje, może kolorowe literki, bo może to, że jest to ten format plażowy. Natomiast myślę, że warto podkreślić, że jednak jest to program o emocjach. Jak w ogóle się stało to, że Ty dostałaś tę propozycję i czy przyjęłaś ją od razu? Najpierw padła propozycja castingu. Ja wtedy jeszcze mieszkałam w Dubaju, więc od razu podskoczyłam bardzo, bardzo wysoko. Logistyka no, nie była może na tyle prosta, bo to nie była kwestia przyjechania na Mokotów do studia. Więc wsiadłam w samolot, przyleciałam wraz z przyjaciółką obecną tutaj w studiu, Corinne, która również była za mną podczas całego projektu jako makijażystka. No, przechodziłyśmy, castingowałyśmy się razem, wymyślałam tekst, Corinne mnie nagrywała, wybierałyśmy stylizację, no, poszłam na casting z pełnym przekonaniem, że muszę to wygrać. No i okazało się, że wygrałam. Normalnie, grzecznie na castingu. Był casting, czyli miałaś konkurentki. Czy były to znane postacie z show biznesu? Nie mogę zdradzić kto, ale tak, bardzo znana i zupełnie nie w mojej kategorii wiekowej. Okej. Okay. Ale rozumiem, że Ty wierzyłaś po prostu w siebie i tak jak powiedziałaś, musiałaś to wygrać. Wiesz co, czasami jest takie coś, że przychodzi do Ciebie jakaś myśl, jakaś propozycja, jakieś wydarzenie i Ty wewnętrznie czujesz, że to jest absolutnie dla Ciebie i nawet nie umiesz racjonalnie powiedzieć dlaczego. I ja dokładnie tak miałam z tym programem. I ja już jadąc na casting byłam szczerze przekonana, że to wygram, naprawdę. I powiem Ci, że od pierwszego dnia, kiedy pojawiłam się na planie, czułam się tak rewelacyjnie, tak spełniona i tak szczęśliwa i naprawdę to był plan moich marzeń, więc ja nie miałam ani sekundy zawahania, tylko wręcz miałam podskoki pod niebiosa, jak się okazało, że mogę to zabrać, że mogę zacząć tą przygodę tak naprawdę z prowadzeniem programu. Chwilę wcześniej opowiedziałam Ci o moich emocjach, oglądając program, no ja mam wrażenie, że po prostu on porył mi łeb. No nie mogę tego ubrać inaczej, po prostu tak było, już nie będę szukać ładniejszych synonimów, po prostu porył ci łeb. Ale pozytywnie? No bardziej pomyślałam sobie, jak naprawdę trudno jest znaleźć osobę, żeby po prostu być z kimś w tak bardzo szczerej relacji, dlatego że ci uczestnicy, myślę, że przychodząc do tego programu, oni byli przekonani, że nie mają już między sobą nic do ukrycia. Okazało się inaczej, więc to były różne emocje. Wiesz co, ja myślę, że oni nie do końca wiedzieli, bo oni nie znali formatu, w jaki wchodzą. Oczywiście dostali jakieś skrawki informacji i między wierszami czytali to w umowie. Natomiast to najczęściej były pary, które mierzyły się już z jakimś problemem i stwierdziły, ok, być może jesteśmy na jakimś rozstaju dróg, może trzeba sobie coś wyjaśnić, weźmy udział w tym programie i zobaczmy. No ale chyba nikt się nie spodziewał, że tak naprawdę będzie to takie rozebranie na części pierwsze relacji. I ja myślę, że o tyle ten program jest wciągający, co oczywiście jest świetnie zmontowany, co jest taka kapsuła, tylko 6 odcinków, więc tam nie ma czasu na lanie wody i mieszanie herbaty. Natomiast najważniejsze w tym programie jest to, że każdy jest w stanie znaleźć jakąś cząstkę tego i przełożyć na swój związek, relacje, nie tylko z partnerem, partnerką, ale przyjacielskie, zawodowe, rodzicielskie. Myślę, że naprawdę każdy z nas mierzy się z różnymi problemami, bo nie ma związków idealnych, a tam jest taka kwintesencja i przez takie oczko wizji możemy podglądać innych, jak się naprawdę zachowują. Czytałam też taką recenzję, to chyba było na Wyborczej, że to jest polski Squid Games. Nie wiem, czy Ty oglądałaś ten serial, ale tam właśnie uczestnicy nie wiedzieli, na co się piszą i tutaj po prostu okazało się, że mam wrażenie, że w ogóle niektórzy nie byli na to gotowi i po prostu było może łez. Wiesz co, wydaje mi się, że na taką rzecz ciężko się przygotować, bo po prostu nikt nie spodziewa się, że mogą na niego spaść jakieś bomby. Takie, mówię, emocjonalne, które są związane z jakimiś kłamstwami, z jakimiś zaprzeszłościami, które gdzieś w nas siedzą. I to też były, myślę, to jest taka bardzo duża lekcja dla wszystkich, że trzeba rozmawiać, że jak się ten strupek zasklepi i jest coraz większy i większy, to później jak się go drapie, to kurczę, wylewa się bardzo dużo i chyba lepiej na bieżąco przerabiać różne rzeczy, a to jest trudne.
To prawda. Czytam też komentarze odnośnie programu i jedno, z czym widzowie nie do końca mogą się pogodzić albo może nie do końca rozumieją, jak ten iDetect działa, okay, kiedy jest wykrywana prawda, kiedy kłamstwo, niektórzy nie mogą w to uwierzyć. Jaką ty masz na to odpowiedź? Wiesz co, no, ja mam taką odpowiedź, którą ja dostałam, bo ja oczywiście zadałam od razu też to pytanie, mówię, a jak to jest możliwe, że ten iDetect się nie myli? No skoro mówimy, że się nie myli, to musi się nie mylić, tak? Wiesz, zwykły wariograf wyłapuje do 85% prawdy, natomiast to jest, jesteś w stanie szukać wariograf w momencie, kiedy jesteś wyszkolony. Mhm. Ci ludzie nie wiedzieli, że będą poddawani badaniu wariografem, a ten wariograf nie polega też na badaniu tętna i tak dalej, tylko mikroruchów gałek ocznych. I to nie jest tak, że ludzie siadali, mieli mierzone te mikroruchy i dostali dwa pytania i cześć i czapka i już o, wiadomo, kłamstwo. To były parogodzinne testy, rozmowy z nimi, z psychologami, ze specjalistami. Użyję rewolucyjne urządzenie ze Stanów Ameryki, więc no, z tego, na ile pozwala mi powiedzieć moja wiedza, ale nie jestem specjalistą, dostałam jedynie zapewnienie od produkcji, że iDetect się nie myli. Okej, okay. Czyli faktycznie to było badanie, a nie manipulacja, którą niektórzy widzowie sugerują. Z mojej wiedzy wynika, że było to badanie. Wiem o tym, że te badania trwały bardzo długo i to nie były po prostu zadawanie tylko pytań i nikt tam nie patrzył w oczy, czy kurde, na prawo, czy na lewo, tylko naprawdę są to mikroruchy i te pytania też były zadawane w różnych sekwencjach, więc czasami się wracało do tego samego pytania w troszeczkę w innej formie i dlatego właśnie, wiesz, jeżeli zadajesz to samo pytanie po dwóch godzinach i nagle okazuje się według wariografa, że ty znowu źle ruszasz, znowu kłamiesz, no to myślę, że jest podstawa ku temu, żeby jednak wierzyć, że jest to rewolucyjne urządzenie. Natomiast absolutnie nie biorę na siebie odpowiedzialności, żeby mówić o tym, że jest to 100%. Nie ja to tworzyłam, nie jestem za to odpowiedzialna. Myślę, że Netflix wie, co robi i nie puszcza nam kitu. Jasne. Ale mam wrażenie, że te ich reakcje też mówiły same za siebie. Te pytania nie brały się znikąd. Tak, natomiast wiesz co, ja sobie myślę, że czasami prawda jest płynna. Że człowiek, dla mnie to było takie największe zaskoczenie, że sobie pomyślałam, okej, okay, no ja jestem wierna w związku, ale ciekawe, czy mój umysł myśli też, że jestem wierna. A jeżeli jakaś myśl, która się pojawiła na przykład po jakimś śnie albo po jakimś spotkaniu, może tak naprawdę mój mózg już twierdzi, że to było coś niedobrego, może wyszłaby, że kłamie, że jestem niewierna. Wiesz, to są takie niuanse, natomiast myślę, że to jest fajne właśnie do rozkminy nad związkiem, gdzie są granice, tak, i czy one są płynne, czy dokładnie nie. Dokładnie. I to też dlatego ci powiedziałam, że ten program porył mi łeb, dlatego że ja też jestem w związku wiernym. Uważam, że w ogóle zaufanie to jest podstawa. Ale czy ja nie zauważam przystojnego bruneta w galerii handlowej? No zauważam. No właśnie. I co? Czy i to jest zdrada? No właśnie. No zdrada, może nie, ale czy zrobiłoby to przykrość? Czy w twojej głowie zanotowało się to jako coś nieodpowiedniego? Czy jest to już jakieś przekroczenie? Dokładnie. I don't know. Pytanie, czy któryś z uczestników chciał zrezygnować, kiedy dowiedział się, na czym polegają zasady, albo może w momencie, kiedy po prostu już emocje pękły i mieli dość? Nie, żaden z uczestników nie chciał zrezygnować. Jak się dowiedzieli, to byli podjarani tym pomysłem, śmiali się, zastanawiali się, jak to będzie. W trakcie również nikt nie chciał zrezygnować. Wiem o tym, że jedna osoba miała jakby cięższy moment właśnie po którymś z pytań, natomiast też nie było żadnego pomysłu na odejście z programu. Wszyscy uczestnicy oczywiście mieli cały czas możliwość rozmowy z psychologiem, który opiekował się nimi, więc to nie było tak, że Netflix wrzucił chomiki do akwarium i patrzył, jak tam działają, tylko było to bardzo odpowiedzialne podejście. Zresztą też nasze reżyserki, głównie Mimi, która sprawowała na tym pieczę i też bardzo dużą nad montażem, nie chciała, żeby z tego była tania sensacja i ona chciała bronić naszych uczestników i pokazać ich od każdej strony. Więc myślę, że to też jest wartościowe, że to, że nie szukaliśmy, mówię, my jako cała produkcja, tak, że jako biorę też odpowiedzialność za to i jestem z tego dumna, że nie szukaliśmy taniej sensacji, nie chcieliśmy pokazać nikogo ze złej strony. Wiemy, że pierwszą edycję Love Never Lies Polska zwyciężyli Lili i Andrzej. Czy zasłużenie? No słuchaj, zasady były proste, kto najmniej razy skłamie, ten wygrywa. Zapytam cię także oczywiście od razu o ich związek. Jak tobie się patrzyło na ich uczucia, emocje, wzloty i upadki, a tych też było sporo? Wiesz co, to było bardzo ciekawe, no bo jak
ci ludzie nie mogli się ze sobą kontaktować i jak każdy z nich nawet nie wiedział, co zrobił złego. Tutaj nie chcę spoilerować oczywiście, natomiast to jest właśnie ten niesamowity element, który zauważamy, jak nasze zachowanie, które w ogóle nawet czasami nie widzimy, jaki może mieć wpływ na naszego partnera. Pytanie, czy ty masz dzisiaj z nimi kontakt? Wiesz co, mamy kontakt instagramowy jak najbardziej, wszystkich obserwuję. Bardzo miło było mi się z nimi spotkać, bo spotkaliśmy się wszyscy razem po programie i to taki dobre parę miesięcy po, więc jestem na bieżąco z tym, jak ten status związku wygląda. I muszę ci powiedzieć, że jedyna refleksja, która przychodzi mi do głowy, to miłość wygrywa. I prawda wygrywa. Okej. Okay. Czyli śmiem twierdzić, że oni są dalej razem parą. No też nie chciałabym zdradzić wszystkich szczegółów tego, kto w którą stronę poszedł, komu się udało, a kto walczy, a kto przestał walczyć, bo oczywiście no, historie są bardzo różne. Natomiast muszę ci powiedzieć, że wszyscy uczestnicy zgodnie powiedzieli, że program był dla nich niesamowicie wartościowym przeżyciem, a wręcz takim punktem kulminacyjnym w życiu i w związku. Dla mnie wśród uczestników taką jedną z najbardziej ciekawych postaci była Kasia, bo ona sama o sobie powiedziała, że na początku przyszła do programu po pieniądze. Potem chciała zawalczyć o Kornela, o miłość. Na końcu wygrała siebie. Jak tobie się obserwowało tę metamorfozę? Słuchaj, ja jestem fanką Kasi. Ona jest w ogóle przesłodka. To jest tak kochana dziewczyna. Taka naprawdę dobra dziewczyna. Ja, no wiesz, miałam oczywiście swoje sympatie, swoje spekulacje podczas programu. I ja tak patrzyłam na nią, jak ona nagle rozkwita. Bo w momencie, kiedy do domu dołączył singiel. Ale to było dla mnie takie piękne, jak, słuchaj, ta Kasia okazała się być taką cudowną, dobrą dziewczyną, która nawet z takiego, wiesz, z takiej pokusy, która się pojawiła, wyciągnęła tyle dobrego i zobaczyła, jak chciałaby, żeby jej związek wyglądał i ona chce do czegoś takiego doprowadzić. A nie chce tego porzucić, chce walczyć i pracować. Nie będę spoilerować zbyt dużo, jeśli powiem o pierwszym pytaniu, jakie Kasia otrzymała, bo to było pierwsze 20 minut pierwszego odcinka. Czy Kasia jest w związku z Kornelem dla pieniędzy? No to był szok, no bo wszyscy wiadomo. No i pytanie, czy ten iDetect się nie pomylił, kiedy my zobaczyliśmy potem, jak ta Kasia się zachowuje i wygląda? Wiesz co, zastanawiałam się nad tym i oczywiście jak padło to pytanie, to miałam oczywiście już jakiś do niej stosunek przez wzgląd na to. Natomiast pomyślałam sobie o tym, że dobierając sobie partnera patrzymy na różne rzeczy i na przykład jego sukces zawodowy też jest dla niektórych bardzo ważnym aspektem, co nie oznacza, że ktoś jest z kimś dla pieniędzy, natomiast tak zadane pytanie i w naszej głowie na przykład myśl o tym, że ktoś jest, jest, nie wiem, czuły, fajny, dobry, inteligentny, przystojny, dobrze zarabia, no i nagle pytanie, to jesteś z nim też dla pieniędzy? No, jakby nie było tego aspektu, to może bym z nim nie była. Wiesz, i dla nas kobiet, i myślę, że dla mężczyzn jest jedną z ważniejszych rzeczy, żeby mieć obok siebie partnera, który się potrafi rozwijać, który ma swoją pasję. Najczęściej do góry też. Może. Dokładnie, ale wiesz, mając swoją pasję i mając zainteresowania, najczęściej człowiek idzie za tym jakiś pieniądz. Ja nie mówię, że musi iść duży, ale idzie za tym, nie wiem, spełnienie, szczęście i zawsze jakiś rodzaj wynagrodzenia. Więc nie sądzę, żeby Kasia była nastawiona na pieniądze i była z nim dla pieniędzy, ale myślę, że ten aspekt pojawił się w jej głowie. I skłamałabym, gdybym sama nie patrzyła w ten sposób przez pryzmat na mężczyzn, przez pryzmat ich sukcesu zawodowego. Myślę, że to jest dla nas ważne i to jest też bardzo atawistyczne, bo przecież kobieta chce znaleźć faceta, który, wiesz, jest silny, przyniesie mięso i zaopiekuje się jaskinią. Tak, to prawda. Przejdźmy do teraz wątku Jaśka i Wiki. No, jedna z najbardziej kontrowersyjnych par, dlatego że Jasiek nie krył chęci wygrania pieniędzy. Chciałabym cię zapytać o twoje takie osobiste odczucia. Kiedy okazało się, że jednak finał wygrali Lila i Andrzej, jak on wtedy się zachował? Bardzo się w porządku zachował. Myślę, że Jasiek wtedy w ogóle nie myślał już o wygranej, tylko bardziej o swojej relacji z Wiki. Bo co by o nich nie mówić, jak ta relacja wygląda, jak dla nas jest bardzo pokręcona, to oni się darzą niesamowitą miłością. Ja nie jestem tu nie żadnym specjalistą, żeby to oceniać. Jedyne, co mogę zauważyć, że oni naprawdę bardzo się kochają. I może to jest jakieś krzywe, może to jest jakieś dziwne, może my tego nie rozumiemy, jak to działa. Natomiast myślę, że na koniec Jasiek wcale nie był zainteresowany pieniędzmi, tylko
tym, co się dalej wydarzy z Wiki? No ja przyznaję, że byłam w małym szoku, kiedy usłyszałam kłamstwo przy pytaniu o tym, czy nadal szuka kobiet na seks w internecie. Myślę, że Wiki musiała być bardzo zraniona. Zresztą reakcja jej ciała, ona cała po prostu chodziła, się trzęsła. Wiesz, to nawet teraz ty mówisz, ja mam ciarki, bo ja naprawdę przeżywałam to z nimi i miesiąc przyglądania się związkom i problemom, które spadały, to jest naprawdę bardzo trudne i oni przeżywali bardzo trudny i oczyszczający czas. Natomiast ja, wiesz, sekundowałam każdemu z nich. I tak samo sekundowałam Wiki, jak i Jaśkowi. Bo ja wiem o tym, że za tą pozą tej pewności siebie, tej chęci wygranej, tak naprawdę jest bardzo, bardzo wrażliwa, inteligentna i dobra osoba. Więc sekundowałam jednemu i drugiemu i było mi za każdym razem przykro, kiedy dowiadywałam się tych rzeczy, było mi przykro za to, co Wiki usłyszała. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, jak to mówią, co chatka, to zagadka. Jędrzej i Bruno. Największa drama, największa rozpacz, ale także smutek, bo to, co tam się wydarzyło, tak jak Jędrzej powiedział, przyszedł do tego programu, żeby udowodnić swoją wierność i lojalność, a okazało się, że to ta druga strona ma coś na sumieniu. No jego łzy, do tej pory mam w ogóle ten obraz przed oczami. Straszne, to było naprawdę straszne. Ja chłopaków uwielbiam, i jednego, i drugiego. Uważam, że naprawdę są wspaniałą parą. I też są wspaniali osobno, jak i razem. Więc dla mnie też to był olbrzymi szok. Myślę, że tak samo jak dla wszystkich innych uczestników. No ale tutaj jest kolejna lekcja, którą dostajemy, bo Jędrzej od samego początku zawsze bardzo mocno stawiał granice. Powiedział, dla mnie po zdradzie jest koniec. A potem powiedział, wow, jak się postawisz w takiej sytuacji nagle, to ona już nie jest wirtualna. Okazuje się, że nie wszystko jest czarno-białe i zero-jedynkowe. I jesteśmy w stanie inaczej też spojrzeć na naszego partnera i chcieć mu wybaczyć. Jezu, ile z nas się musiało kiedyś zmierzyć z takim problemem i nie wiadomo, wybaczyć, nie wybaczyć, no wiesz, każdy ma gdzie indziej postawioną granicę i Jędrek, wiesz, wykonał tak naprawdę olbrzymią pracę. To, na co zwróciłam uwagę, to jeszcze na Bruna, który naprawdę nie mógł patrzeć na łzy Jędrka. I poprosił o przerwanie tego nagrania. Byłam pozytywnie zaskoczona produkcją, bo myślałam, że zasady programu są nieugięte i będziecie go na siłę tam po prostu trzymać. No ale wiesz co, absolutnie muszę to powiedzieć, muszę to podkreślić, że produkcja wzięła pełną odpowiedzialność za tych ludzi i nie chciała ich zniszczyć. Nigdy nie było to pomysłem, nigdy nie było żadnego podkręcania chamskiego, nigdy nie było ich takiego, wiesz, triggerowania, żeby pokazali coś więcej, żeby było więcej do montażu, żeby było ciekawiej. Nie, absolutnie, wręcz powiedziałabym przeciwnie. Wydarzały się rzeczy, które nie zostały pokazane z szacunku do tych ludzi, więc absolutnie, jeżeli ktoś się czuł niekomfortowo, chciał przerwać, nie chciał czegoś widzieć, potrzebował czasu dla siebie, potrzebował rozmowy, produkcja zapewniała to wszystkim. Myślę też, że z tego powodu no, mamy przecież dostęp, mamy możliwość skontaktowania się z tymi ludźmi. Każdy wypowiada się bardzo, bardzo ciepło o tym programie i o uczestnikach i o produkcji. Myślę, że naprawdę każdy był tam bardzo, bardzo mocno zadbany, pomimo tej, wiesz, no jakiejś hardkorowej sytuacji, w której oni się znaleźli. Pytanie, czy Jędrzej wybaczył Bruno? Nie mogę powiedzieć. Na pewno podjął próbę, ale nie mogę powiedzieć. Bernadetta i Dominik, no najbardziej kontrowersyjna para. Patrz, kolejna kontrowersyjna. Ale to, co czytam w komentarzach, to pytania przede wszystkim takie. Dlaczego oni w ogóle są w związku? Dlaczego byli w związku, zgłaszając się do programu, skoro tak między nimi nie grało? Chyba oni sobie nie zdawali nawet sprawy, że między nimi tak nie gra. To nawet Bernadetta sama mówiła, że jak tak się na was patrzy, to ja w ogóle nie wiem, co ja robię z tym gościem. Ale Dominik w drugim domu dokładnie to samo mówił. Boże, co ja robię? Co ja robię tej kobiecie? Co ja w ogóle robię? Dlaczego ja stawiam innych ludzi w takiej sytuacji? I jeżeli ktoś mnie pyta o mój przełomowy moment w tym programie, to są właśnie łzy facetów, którzy okazuje się, że mają emocje, którzy potrafią być empatyczni, którzy są wrażliwi. I słuchaj, no to jest piękne, jak widzisz faceta, który ma nagle taką reminiscencję i chce się zmienić i płacze. To prawda. To, co mówiła Bernadetta na setkach, obawiała się, że zostanie przedstawiona jako ta rozpustnica, bo ona poszła z Łukaszem w tango, oczywiście w cudzysłowie, ale tak naprawdę ta historia ma dużo głębszy background. Tak.
no to taka para oko za oko trochę. Mm-hmm. Myślę, że tam się też wydarzyło dużo takich złych rzeczy i oni sami powiedzieli, że w sumie nigdy nie traktowali tego związku tak bardzo poważnie, że to była taka relacja, ale z drugiej strony no, mieli jakieś zasady, które łamali, którymi się ranili, bo to nie było tylko friends with benefits, tylko jednak jakiś rodzaj związku. Kulawy, bo kulawy, ale jednak związek. I też dla nich to była bardzo duża lekcja. I też myślę, że finał jest niesamowity, nie będę spoilerowała, ale zaskakujący. I ostatnia para do omówienia to jest Ida i Mateusz. To była chyba jedyna para, która naprawdę rzuciła się sobie w ramiona w tym finale. Widać było po prostu łzy, tęsknotę. Może nie chcę tego odbierać innym parom, bo tam po prostu była inne rzeczy do przepracowania. A tutaj faktycznie było widać. Co ty myślisz o ich relacji, jak to się kształtowało w programie? No, dla mnie to była najbardziej spektakularna przemiana, ponieważ każdy z nich zaczął przerabiać sobie inne rzeczy i każdy z nich doszedł do tego samego wniosku, tylko zupełnie przeciwnie. Czyli Ida uważała, że Mateusz ją ogranicza i Mateusz ją niszczy swoją przeszłością. W tym samym czasie Mateusz mówił, że zupełnie nie ma nic do swojej przeszłości, dlaczego ona go niszczy. I każdy się spotkał na zasadzie, że mieli spotkanie, no to co teraz? A on, no właśnie, no i co teraz? No właśnie. I nagle się okazało, że mają, wiesz, zupełnie inne spojrzenie na te same sprawy. Więc to było bardzo ciekawe zaobserwować. No i zobaczyć, co się dalej z tego wyjdzie, ale fajnie też było widzieć Mateusza, który na koniec tego zyskał taką pewność siebie i powiedział, i to ona była zbudowana naprawdę na nim, a nie na, wiesz, nie na głupotach, tylko naprawdę. On mówi, słuchaj, ja jestem świetnym facetem, jestem uczciwy, ja dbam, ja kocham, ja nie zdradzam, jestem naprawdę super. Ja mam wrażenie, że trochę też uświadomiła mu to grupa, kiedy tak, powiedzieli mu ojej, po prostu, gościu, ty jesteś wierny, to dlaczego ona cały czas szuka dziury? Tak, tak, tak. Mhm. To moje pytanie zatem do ciebie, czy ty sama podałabyś się takiemu testowi związku, bo jesteś w związku małżeńskim, mam wrażenie, że szczęśliwym, piękno od was bije. Słuchaj, ja wyznaję zasady i tutaj za każdym razem to mówię, jak zadajesz pytanie, to licz się z tym, że ktoś ci na nie odpowie. I teraz, czy ty sama się zdilujesz z tą prawdą? No i co z tym dalej zrobisz? Więc ja myślę, że po pierwsze naprawdę trzeba budować związek na prawdzie i na zaufaniu. Zaufanie przychodzi wraz z prawdą. I każde kłamstwo oddala nas od szczęśliwego związku. Czy ja bym się podała iDetect z wielką ciekawością i chciałabym, czy publicznie? Nie wiem. Nie. Natomiast chciałabym, żeby zobaczyć, jak to jest naprawdę, czyli czy to, co ja wiem, zgadza się z tym, co ja myślę. Mhm. Ale mam wrażenie, że to może właśnie popsuć nawet najlepszą relację. Słuchaj, może popsuć, a może wyciągnąć coś, co potrzebne jest do przegadania, no bo tak mi się wydaje, że na jakichś kłamstwach i niedomówieniach nie da się budować relacji, bo gdzieś tam zawsze cię to zacznie dźgać z tyłu pleców i zastanawiać i ludzie sobie potem nagle wyrzucają w kłótniach jakieś nieprzepracowane rzeczy. Więc mam poczucie, że jednak wszystko, co nas trapi i zastanawia, warto przepracować. Sposobem. Ale może są inne, łagodniejsze terapie, na przykład gdzieś na kozetce u terapeuty albo w salonie u siebie przy stole. To prawda. Tak jak powiedziałam, miło się na ciebie i Tomasza patrzy. Pytanie, jak wygląda historia waszego poznania? Nie mogę powiedzieć, to jest wielka tajemnica. To jest wielka tajemnica, kiedyś zarobię na tym miliony, bo to opowiem. Oczywiście żartuję. Nie, nigdy nie opowiadaliśmy o tym, jak się poznaliśmy. I zamierzasz po prostu trzymać to... No wiesz co, nagle musiałabym nagle ci, wiesz, bo wszyscy mnie dopytają na Instagramie, ja zawsze mówię, że nie mogę powiedzieć, bo to jest to tajemnica. Kiedyś na pewno opowiem, ale... Okej. Okay. To zadam pytanie z innej strony. Dobra. Jak Tomek w ogóle zareagował na to, że ty będziesz prowadzić taki program? Mówię tak, słuchaj, to miałbyś coś przeciwko, żebym wyjechała na miesiąc do takiego programu, wiesz, randkowego? On tak mówi, ale jako kto? No jako prowadząca, no na szczęście. Więc jakby mówi, że jak najbardziej. Myśmy razem przed pójściem na casting zobaczyliśmy hiszpańską wersję, więc zamknęliśmy się w domu. Taką ciekawością, jak to będzie wyglądało i też podchodziliśmy do tematu tak bardziej, ciekawe to będzie jakieś tam, wiesz, randkowa sprawa na plaży.
No ale po dwóch odcinkach zaciągnęliśmy rolety i po prostu siedzieliśmy i zmęczyliśmy program do końca, skończąc o chyba drugiej nad ranem i żeśmy oboje, wiesz, stop, zatrzymuj, idę po wodę, nic nie mów, co zrobiła, wiesz, nie mogliśmy uwierzyć i przeżywaliśmy to i Tomek mówi, Boże, już Cię zazdroszczę, że tam będziesz na miejscu i będziesz na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, więc byłam z nim na telefonie, jak już przyleciał, no to opowiadałam mu wszystko z detalami, co się dzieje. Jasne. Pamiętam taki jeden z swoich wpisów, to był ważny wpis o pieniądzach w związku. Kobieta tak. zawsze powinna mieć swoje konto. Powinna. To pytanie retoryczne, czy podtrzymujesz to zdanie? Podtrzymuję, wiesz, bo ja myślę, że każdy powinien mieć po prostu swoje konto, swoje pieniądze, żeby móc budować tak naprawdę relacje z kimś na równych warunkach. Bo każda dysproporcja wprowadza też po prostu nierówności do związku. I fajnie mieć z tyłu głowy to, że ja jestem z kimś, bo chcę, a nie dlatego, że muszę, bo ktoś mi jest potrzebny, bo sobie nie poradzę. Dlatego ja bardzo namawiam i zachęcam. Wiem o tym, że to nie jest proste, to nie jest często decyzja kobiet i nie mają takiej możliwości. Natomiast namawiam te, które mają, żeby jednak zapewnić sobie tą niezależność finansową. Mhm. Wiem, że teraz żyjesz na dwa państwa, bo bardzo jesteś związana z Dubajem. Jak to się w ogóle stało i gdzie ci się żyje lepiej? Czy Polska, czy jednak Dubaj? Wiesz co, ja jestem związana o tyle z Emiratami, że przeprowadziliśmy się tam na pół roku. Wróciliśmy do Polski, tak właściwie od razu ja pojechałam na program, potem wróciliśmy, bo już rok szkolny się zakończył tam i dzieci skończyły szkołę. Ja bardzo lubię tam być i myślę, że jest to naprawdę wspaniałe miejsce do życia pod względem pogody, bezpieczeństwa. No i jednak jest to bardzo przyjemne, jak wracasz z dziećmi ze szkoły i możesz iść na plażę zbierać muszelki, nie? Codziennie. Pytanie właśnie, jak dzieci to zniosły, bo na przykład jak ja sobie o siebie przypomnę w takim wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, ja kochałam moich znajomych. Ja pamiętam, jak mi rodzice oferowali, żebyśmy wyjechali na 2 miesiące do Gdańska, to ja mówię, i co ja będę robić tam całe wakacje? Jak to było w waszym przypadku? Wiesz co, myślę, że dla każdego z nas może to było o tyle ciekawe doświadczenie, bo nie powiedziałabym, że trudne, bo znaleźliśmy sobie nowych towarzyszy, poznaliśmy nowych ludzi, zaprzyjaźniliśmy się z niektórymi, więc tak samo dzieci miały taką przestrzeń do tego, żeby poznać nowe osoby. Ja myślę, że to jest niesamowite, że ma się taką możliwość, żeby wychowywać dzieci na obywateli świata i ja jestem z tego powodu ogromnie wdzięczna sobie i losowi, że mam taką możliwość, że miałam, że byliśmy tam, że dzieci poznały różne kultury, tak naprawdę dzieci ekspatów z całego świata. I myślę, że to jest, wiesz, rzecz, której no, jedna z ważniejszych w życiu, że doświadczasz i poznajesz. To jest cudowne, ja zazdroszczę, że możesz dzielić, bo tak jak powiedziałaś, nie musisz wybierać. Nie musisz wybierać, czy Polska, czy Emiraty. Po prostu możesz trochę tu i tu. No, wiesz, trochę mam tych ograniczeń, jednak w tym wieku już nie można się tak przemieszczać bardzo często, jeżeli ma się dzieci w wieku szkolnym, więc staram się to robić jakoś racjonalnie. Natomiast faktycznie moje serduszko gdzieś tam pika bardzo w stronę tych Emiratów i ja się tam bardzo dobrze czuję. No i tak powolutku staram się spełniać swoje marzenie, rozwijać też tam swój biznes, więc im bardziej mi to będzie się udawało, tym na pewno gdzieś tam będę bliżej tego miejsca. Na razie się cieszę, że mogę raz na jakiś czas polecieć. Życzę Ci wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę. Super, dziękuję Ci ślicznie.